W 2016 nowy twórca Myth robi stream dla 25 osób z Paragona, a dwa lata później jest jednym z największych streamerów na świecie oraz ikoną Fortnite'a, z tym, że niedługo później upadł z nieba do piekła i aktualnie ma po 8000 wyświetleń oraz codziennie traci 300 subów. I would be sitting, staring at the f***ing go live button and I would just cry, I would really break down. Ale kiedy Myth był jeszcze w liceum, dał sobie za cel wybicia się na Twitchu, więc streamował przez 365 dni codziennie Paragon. To była wtedy taka dosyć niszowa gra od Epic Games. Potem szedł do szkoły, następnie do pracy w kawiarni i wracał do streamowania przez całą noc. Dzięki temu po czasie miał około 100 widzów na stream i dużo nieprzespanych nocy, ale opłaciło mu się to, bo gdy skończył liceum, Epic wydało Fortnite Battle Royale. A jako, że w tym czasie stale grał w Paragon, czyli inną grę od Epic, od razu dowiedział się o nowej, czyli Fortnite Battle Royale, no i wiecie, był jednym z pierwszych graczy, czyli był też jednym z pierwszych streamerów. Grał w to bardzo dużo i po chwili stał się jednym z najlepszych graczy, a zdecydowanie najlepszym budowniczym. Ludzie zaczęli o nim mówić, dawać mu hosty na Twitchu i ze 100 widzów nagle oglądało go po 11 tysięcy i to różnica około miesiąca. Czyli rozumiecie, Myth jest aktualnie na absolutnym topie, ludzie oglądają poradniki jak grać jak on, oglądają samego jego, żeby zobaczyć jakieś świeże akcje i wypatrują jego rywalizacji z Ninją, który był wtedy innym genialnym graczem. Ale oczywiście im lepiej Myth gra, tym większy jego sukces. Jak to działa? Już ci wytłumaczę. Załóżmy, że Myth ma stream i robi na nim jakiś epicki build fight, podczas którego zabija jakiegoś wielkiego streamera. Ten klip jest potem wszędzie rozsyłany i nowi ludzie wchodzą do Mypha na stream zobaczyć, o co chodzi z tym gościem. Myth robi to znowu i koło się zatacza, a on zyskuje całe masy nowych widzów. Pomagał też fakt, że Myth jak na tamte czasy grał bardzo wyjątkowo. To były czasy przed turbobudowaniem, więc jeżeli chciałeś wiele rzeczy zbudować, to musiałeś mieć bardzo szybkie palce i szybko klikać myszkę. A Myth był wtedy w tym najlepszy, no zresztą zobaczcie reakcję znanego streamera na to, że Myth go zabił taką taktyką. Był w szoku. What the f***? He keeps building higher. Stop building so far! Stop it! What? What's happening? What just happened? He built the he kept building up and building up and building up and I couldn't catch him. I've never seen that strategy used. Scena Fortnite jednak się bardzo szybko rozwijała i ludzie zaczęli robić teamy. Stąd Myth od teraz jest członkiem oraz kapitanem teamu Solo Mid i rywalizuje z na przykład teamem FaZe. Ej, ale chwila, gdzie z nimi rywalizuje? Otóż nagle Epic przedstawiło turnieje takie jak Summer Skirmish. Myth wreszcie będzie miał okazję do pokazania ludziom na żywo, że jest najlepszym budowniczym na świecie. Ej, zaraz, co robi ten koleś? Wow, what? Oh, okay. No właśnie z tym jest duży problem, bo gracze nagle zorientowali się, pod jakimi klawiszami się buduje i zaczęli być lepsi od Mypha. A jak myślicie, co byście czuli, kiedy cały świat myślicie, że jesteście najlepsi, a wy wiecie, że wcale tak nie jest? No raczej stres i niepokój. No i dokładnie tak się czuł Myth na pierwszych eventach na żywo. Nagle zamiast jego wielkich akcji, internet obiegł klip, jak Myth spada z wysokości przy losowym graczu i głupio ginie, a potem się wkurza. I was gonna play the high ground early, and then, yeah, so then I got the position. Ludzie zaczęli się z niego wtedy bardzo mocno naśmiewać i do tej pory, jak robiłem research do tego filmu, to zobaczyłem w komentarzach na TikToku taki komentarz. Czyli kiedy minęło już tak naprawdę parę lat, ludzie dalej śmieją się z tego jednego momentu. A to wszystko dlatego, że to był punkt upadku Mypha. Internet obiegły wtedy artykuły i spekulacje, czy Myth jest tak naprawdę słaby i cała społeczność była w błędzie, gdzie porównywali go do Ninji, który faktycznie te turnieje wygrywał. Myth na turniejach, na które był zapraszany, nie zajmował nawet top 10 na żadnym z nich. Także ludzie szybko go skreślili i z uwielbianego stał się nagle pośmiewiskiem. Pojawiło się dużo hejtu i jadu w jego stronę, a jako że Myth miał dopiero 18 lat i duże ego przez szybki sukces, to tego często nie ignorował i wdawał się sprzeczki z czatem, co tylko nakręcało hejterów. Stream is unwatchable, then why are you watching it? Or how are you watching it if it's unwatchable, bud? Come on, use that big brain. Unwatchable stream, but he's still watching, well face. How does that work? To jednak nie koniec, bo Myth wtedy popełnił moim zdaniem ogromny błąd i wziął współpracę z inną grą, czyli Rainbow Six Siege. No bo kiedy ludzie znają ci z Fortnite, nagle słabiej ci idzie, a ty zaczynasz czytać z kartki reklamę innej gry, tak jak tutaj. Rainbow Six is going to be free to play August 16th to 19th, so go ahead and check it out then.
For more info, click the link in the description below. Ludzie powiedzą, że widzisz swój upadek i zaczynasz lecieć na kasę, że jesteś sztuczny i tak dalej, no bo jednak Rainbow Six Siege to jest kompletnie inna widownia niż Fortnite. Na dodatek, o ile lubię Rainbowa, to ta gra nigdy nie cieszyła się takim zainteresowaniem jak Fortnite, także to po prostu ludzi nie obchodziło. No i u Myfa dało to tylko jeszcze większe spadki i tylko jeszcze więcej hejterów piszących o jego upadku, także dosyć szybko powrócił do Fortnite'a. No i oczywiście próbował to jakoś przywrócić, ale wtedy Myf odkrył, że ma jeszcze większy problem. Ludzie nie oglądali go za osobowość, tylko za skill w grze. Co oznacza, że jeżeli tylko straci formę i będzie grał słabiej, ludzie szybko znajdą kogoś lepszego i jego kanał zacznie wymierać. Nie wiem, czy to dobrze pokazałem, liczę, że tak. Myf jednak nie był głupi i to zauważył, więc zaczął eksperymentować. Razem z TSM otworzył dom kontentu, coś jak nasz dom ekipy, gdzie będą codziennie nagrywać i streamować i szczerze to zadziałało. Miał nawet po 6 milionów wyświetleń z vlogów domowych, gdzie pokazuje kulisy domowników i dalej był w miarę znaczący na scenie. Ale po niedługim czasie ludzie dalej uciekali z jego streamów i tracili zainteresowanie. Ten dom dał jakby tylko chwilowy wzrost. Więc Myf zaczął streamować Valoranta, Minecrafta, Among Gas, czy nawet Fall Guys, i kiedy te gry były na topie, to oczywiście wszystko działało i było super. Szczerze, to było wręcz ekstra, bo przy Valorancie w pewnym momencie miał 80 tysięcy stałych widzów, czyli naprawdę mega wynik. Ale dalej ludzie oglądali go przez grę, w którą grał, bo Valorant na przykład wtedy akurat się wybijał. Nie było wcale dlatego, że nagle zaczęli się nim na nowo interesować. To było coś jak wtedy z Fortnite'em, gdy gra spadała, Myf także upadał. A żadna gra w historii nie utrzyma stałej pierwszej pozycji przez parę lat. To jest niemożliwe. Myf nie potrafił swoją osobowością utrzymać wielkiej widowni przy sobie, jak inni streamerzy, i ze stałych dziesiątek tysięcy wracał po czasie do 2-3 tysięcy, bo ludzie po prostu odchodzili, gdy tylko zmieniał grę. Co oczywiście jak na streamera znanego na całym świecie jest bardzo słabym wynikiem. Doszło to w pewnym momencie do takiego przerażającego momentu, gdzie bał się włączyć streama przez hejt i spadki widzów. I would be sitting, staring at go live button, and I would just cry. I would really break down because I knew that right as soon as I go live, I was gonna get shit on. I was gonna be told to kill myself. I was gonna be told that I'm worthless and that I should quit. Jego wyświetlenia tylko spadały, a kanał z 4,5 milionami subów i 20 tysiącami wyświetleń to naprawdę tragiczna historia. Myf jednak po czasie ogłosił też coś bardzo szokującego, czyli odszedł po 4 latach od teamu TSM. Jego całą karierę, kiedy był na topie, czy też już spadał, był dalej w tym teamie, dlatego to było bardzo dziwne, że odszedł, ale powiedział, że po prostu było tam toksycznie i nie czuł już tej rodzinnej atmosfery jak kiedyś. Tak szczerze, to wtedy wszystko, z czym Myf był kojarzony, zaczął łamać na kawałki, na przykład odszedł z Twitcha. Żeby zobrazować wam, jak bardzo ważna to była decyzja, to spędził tam całą karierę, od 2016 zawsze na Twitchu. Także kiedy nagle ogłosił przeniesienie się na YouTube Gaming, ludzie poczuli, że to jest koniec pewnej ery, koniec starego Myfa. Powiedział, że jest tu bardziej chciany niż tam i tutaj dostał lepszy kontrakt z większą wypłatą, co było gwoździem do trumny dla niego jako twórcy. Pomimo, że przykro mi jest to mówić, to jego streamy aktualnie mają od 10 do 17 tysięcy wyświetleń, czyli jakieś 8-10 razy mniej niż kiedyś. Myf po prostu odpuścił swoją pogoń za zasięgami i uznał, że swoje już zarobił i to czas na pocilowanie i granie w gierki dla mniejszej ilości widzów. Czas na odpoczynek jako twórcy i można powiedzieć taką małą emeryturę.